Witajcie, dzisiaj mamy taką fajną zabawkę z Light My Fire. To jest, jakby to powiedzieć, smolniaczek dla leniwych, bo nie każdy znajdzie to w lesie. Warto sobie kupić i nosić w plecaku chociażby jedną taką sztabkę. Widzicie, smolniaki łapią nawet, gdy jest śnieg, gdy jest zimno. Tylko pamiętajcie, nie używajcie małych krzesiw, bo małe krzesiwa wcale wam życia nie uratują, tylko was wkurwią albo porozbijacie palce. Jednak cofam wszystko, co powiedziałem odnośnie opinela. Nie przetrwał. I patrzcie, ile to daje ognia. I ładny zapach. No, jeszcze tak pokażemy. Taki zestawik z Light My Fire. Kosztuje 14 złociszy. Wiadomo, że najlepiej jest to sobie po prostu na takie malutkie wióry potrzeć. Szybciej łapie. Tak. Tu wezmę to ze śniegu, jeszcze dodam. Jakby powiedzieć, w dobrych warunkach smolniak pali się od iskry. Ile taki zestaw smolniaczków? Wiesz co, 14 zł w juli, ale osobiście, jeśli chcecie sobie kupić smolniaczki na Allegro, wpiszcie smolne szczapki do grilla albo do pieca i idzie je wyrwać, żeby was nie skłamać, za chyba 15 zł kilka kilo, a nie 200 gram. Ale tak na szybkiego, tak jak widzicie, jest, pali się, później to sobie po prostu zagaszamy i możemy znowu szybko to rozpalić. Od razu. Super. Szybciutko łapie, więc jak widać, działa. Niedługo będzie filmik o krzesiwach z Light My Fire i osobiście wam powiem, lepiej kupić długie gówniane krzesiwo niż krótkie z Light My Fire. To jest dobre, jak jesteście w sterylnych warunkach, gdy możecie uklęknąć, ale nie jak jesteście w takich warunkach, jak my teraz jesteśmy. Trzeba się po prostu namęczyć. Chyba że macie korę brzozową, to nie ma z tym problemu. No, to teraz poszło. I jeszcze tylko tu kamerzystka się wtrynia. Patrzcie, tu są te, co leżały w śniegu. O, się przykleiły. Zaczyna się palić. No już się tam zaczęło. Jak na złość, wiatr nie współpracuje. No, jak widać, już tam zaczyna się palić, więc można.
Jeszcze to zawsze możecie użyć, tak jak ja teraz pokazuję, do podświetlenia czegoś, bo to się troszeczkę będzie paliło, a później sobie to dzielicie. Jak macie dobry nóż, możecie sobie zrobić po prostu skrobankę, wtedy też się będzie paliło od iskry. To by było na tyle. Pozdrawiamy Was.